iloma dziećmi pisałeś? Ale nie kłam, porozmawiamy szczerze jak mężczyźni. Ale ja nie pisałem. Ja tutaj mam troje dzieci, z którymi pisałeś. Może z jedną, ale na pewno nie o seksie. Wysyłam zdjęcia, okej, okay, ale nie do dzieci. Nie wyraziłem zgody na publikację. Czy te dzieci wyraziły zgodę, żebyś wysyłał mi zdjęcie swojego we wzwodzie? Wyobraź to sobie, że takie dzieci potrafią targnąć się na życie, potrafią się samookaleczać. Ta krzywda psychiczna w ich głowie zostaje do końca życia. Czy ty masz tego świadomość? Czytaj, to są twoje słowa. Majteczki, które ci kupię i w samochodzie się rozbierzesz i założysz się. I co jeszcze chciałeś zrobić? Wyrzucić ci. To chciałeś zrobić 12-letniemu dziecku? Rodzice tej dziewczynki zwrócili się do ECPU Polska, do łowców pedofilii, o pomoc, ponieważ zaatakowałeś prawdziwe dziecko. To nie był wabik. Przychodzi do mnie córka i mówi, że pisze do niej, jak go nazwała, typ. Dziwny tekst do mnie napisał, żeby się ze mną położył, ale ty będziesz jęczała. Co panią zmroziło? Jaki tekst? Najbardziej... Włożę ci k***ka. Pedofil jest każdy inny, każdy ma inne dewiacje, każdy ma inne fobie, bo zazwyczaj na tematy seksualne oni sami piszą. Dziecko pisze o kwiatkach, o motylkach, a oni o seksie. Łowcy pedofilów działają na wiele sposobów, bo jest w Polsce kilka takich grup. Ich metody budzą wiele kontrowersji, bo naruszają przyjęte normy i prawo. Dokonują prowokacji, upubliczniają twarze osób podejrzanych, mają stroje do złudzenia przypominające policyjny specoddział i zakryte twarze. Obywatelska inicjatywa ECPU, czyli Elusive Child Protection Unit Poland, to zespół ludzi różnych zawodów. Tropią i demaskują pedofilów na podstawie realnych zgłoszeń i pracy tzw. wabików. Oddają podejrzanych wraz z dowodami rzeczowymi w ręce organów sprawiedliwości. Sądy i prokuratury różnie traktują przedstawiane przez nich dowody. Jesteś wabikiem? Jestem wabikiem. Co to oznacza tak naprawdę wabik? Dorosłe dziecko, czyli po prostu dorosła osoba, która pisze z pedofilami. Ja mam 33 lata, a proszę mi uwierzyć, że już po prostu nie jeden z nich mnie zaskoczył zabawkami erotycznymi, jakie można używać, tekstami, wszystkim. Dlaczego to robisz? Ja jestem mamą trójki dzieci. Wiem, że moje dzieci mają mamę, mają tatę, mają bezpieczny dom, a są dzieci, których rodzice pracują dzień w dzień. Są samotne matki, które zostawiają dzieci w domach po to, żeby ich zarobić pieniądze. I te dzieci są same, są po prostu zostawione same sobie. To jesteś ty? Mhm. Gdzie umawiałeś się dzisiaj o godzinie 13:30? Z dziewczynką 12-letnią. Przepraszam, czy tam jestem? No to gdzie? Dobra, zabijacie mnie, czy co? Jestem do otrzymania, czy nie? Będziesz. Będziesz. No to po prostu nie zatrzymywam, nie będziemy robić trójcyrku. Ja wiem, że znasz te procedury, ponieważ znam twoją przeszłość. Ja uciekam, gdzie będę, ale nie będziemy robić trójcyrku. Dobrze, chodź, usiądź sobie u nas w busie, usiądź sobie u nas w busie. Zobacz proszę na treści rozmów. Czy to jest twój komunikator, który używasz? Tak. Czy możesz przeczytać te rzeczy? Nie, no wiadomo, o co chodzi, nie? A o co chodzi, Krzysztof? No dobrze, no to robię, czyli nie muszę tego czytać. To ja tobie przeczytam. Chcę całować twoje usta. Chodzi o pieszczotę twych piersi, o całowanie sutków. Byłbym wtedy nagi. Podotyka miejsca intymne między udami. Ale dobra, no przyznaję się. Tak, to jest The Best of Krzysztof. Dobrze, przyznaję się. Tak. Rozumiem. Przyznaję się, że pisałeś to do 12-letniego dziecka. Za chwileczkę będziesz zatrzymany przez patrol tutejszej policji. Nie. Ten mężczyzna zamordował kobietę za 20 zł kilkanaście lat temu. Niemniej jednak najważniejsze jest to, że udało nam się wyeliminować kolejnego zboczeńca, który już nie skrzywdzi żadnego dziecka, przynajmniej przez najbliższe kilka lat. Dowody są na tyle mocne, że pójdzie za kraty? To, co my mamy tutaj w segregatorach i w zapisie cyfrowym, w zupełności wystarcza, żeby go ukarać i postawić przed sądem i wysłać do zakładu karnego. Na obronę dzieci! Dobra. 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 Dobra.